Witam Państwa serdecznie. Dziś mamy poniedziałek, 22 dzień kwietnia. Zapraszam na Telefakty. Dzieci chcą dbać o środowisko i co najważniejsze, wiedzą jak to robić. I należy działać ekologicznie, kształtować takie postawy proekologiczne już od najmłodszych lat. Gospodynie w Bodzechowie gotują dla seniorów. Chodziłyśmy same z zaproszeniem do każdego mieszkania, do każdej pani. Wiosenne inspiracje. Do działania przede wszystkim, do tego, żeby się trochę ruszyć, może coś zmienić. Dzisiaj panel dyskusyjny o kobiecych biznesach. Wybory samorządowe 2024 przechodzą już do historii. Wczoraj w 29 świętokrzyskich gminach odbyła się druga tura. Znamy nazwiska zwycięzców, wiemy jaka była frekwencja. I tu Świętokrzyskie ma powody do zadowolenia. Do urn poszło ponad 55% wyborców. W niedzielę 21 kwietnia mieszkańcy 29 gmin województwa świętokrzyskiego ponownie poszli do urn. W Kielcach pojedynek o fotel prezydenta toczył się między kandydatką Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska i kandydatem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Prezydentem stolicy regionu została Agata Wojda, na którą zagłosowało ponad 56% uprawnionych. Marcin Stępniewski dostał około 43% poparcia. Do urn poszli w niedzielę również mieszkańcy Skarżyska Kamiennej. W wyścigu o fotel prezydenta zmierzyli się Adam Ciok z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd 2024, na którego oddano 34,86% głosów, oraz Arkadiusz Bogucki z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka. Na niego zagłosowało ponad 65% uprawnionych. I tym samym Arkadiusz Bogucki przez kolejne 5 lat będzie włodarzem Skarżyska Kamiennej. Druga tura wyborów odbyła się również w Sandomierzu. Paweł Niedźwiedź z Komitetu Wyborczego Wyborców Przyszłość pokonał urzędującego burmistrza Marcina Marca, startującego z Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Samorząd MD. Paweł Niedźwiedź otrzymał 56% poparcia, jego kontrkandydat 43,94%. Nie ma natomiast zmiany w fotelu burmistrza Staszowa. Leszek Kopyt, startujący z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w drugiej turze dostał blisko 61% poparcia. Na Huberta Gawłowicza z Komitetu Wyborczego Regionalne Forum Samorządowe 2024 zagłosowało 39% uprawnionych. Po ponad 30 latach nastąpiła zmiana ekipy rządzącej w Ożarowie. Co prawda, Marcin Majcher nie ubiegał się już o urząd burmistrza, startował jego długoletni zastępca Paweł Rędziak. W drugiej turze zmierzył się z Piotrem Ślęzakiem, startującym z własnego komitetu. Piotr Ślęzak otrzymał blisko 53% poparcia. "22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Jest to dobra okazja, by spojrzeć na naszą planetę i krytycznie ocenić to, że nie szanujemy środowiska. Na szczęście o tym, że Ziemię trzeba sprzątać, wiedzą przedszkolaki." Dzieci z ostrowieckich przedszkoli doskonale wiedzą, że o naszą planetę należy dbać. To w końcu nic trudnego. Wystarczy pamiętać o segregacji odpadów, nie marnować żywności czy korzystać z wielorazowych toreb na zakupy. Trzeba na pewno bardzo dużo pomagać naturze, żebyśmy sprzątali śmieci w lasach, bo jest bardzo dużo na przykład tam zanieczyszczeń. A ty to robisz? No ja to robię, tak. Kiedyś byłam właśnie w lesie i zobaczyłam bardzo dużo śmieci i ich trochę pozbierałam. A jakieś inne jeszcze sposoby znacie? Oszczędzać wodę. Zgaszać światło, gdy się wyjdzie z pokoju. 22 kwietnia w Dniu Ziemi najmłodsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego spotkali się na placu przy publicznym przedszkolu nr 19. Wydarzenie pod hasłem Planeta kontra plastik było pretekstem do promowania postaw proekologicznych. Stąd też zaproszeni goście, którzy kilka celnych informacji przekazali. Chociażby pan prezes Zakładu Unieszkodliwania Odpadów, pan Marek Nowa, który tutaj ciekawy dzieciom opowiadał. Był przedstawiciel Nadleśnictwa
ze zwierzętami, który również w bardzo ciekawy sposób przypominał, jak należy zachowywać się w lesie, czego nie należy robić, no i jak generalnie dbać o nasze środowisko. W wydarzeniu uczestniczyły również publiczne przedszkola numer 15 i 7, niepubliczne przedszkole Pajacyk oraz dwie klasy pierwsze ze szkoły podstawowej numer 5. Dzieci zaprezentowały okrzyki ekologiczne, a także złożyły przyrzeczenie małego ekologa. Uroczyście przyrzekamy. Uroczyście przyrzekamy. Chronić przyrodę. Chronić przyrodę. Oszczędzać wodę. Oszczędzać wodę. Dokarmiać ptaki. Dokarmiać ptaki. Dbać o zwierzaki. Dbać o zwierzaki. Przedszkolaki zadbały również o to, aby mieszkańcy osiedla Ogrody pamiętali, że o środowisko należy dbać nie tylko w Dzień Ziemi, ale przez cały rok. Dzieci wyruszyły w taki zielony pochód, podczas którego będą skandowały hasła ekologiczne, będą śpiewać piosenki ekologiczne, no i generalnie będą tutaj przypominać mieszkańcom osiedla Ogrody, że dzisiaj święto Ziemi i należy działać ekologicznie, kształtować takie postawy proekologiczne już od najmłodszych lat, bo już dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat potrafią i chcą zadbać o naszą planetę Ziemię. Z każdym kolejnym rokiem problem zanieczyszczenia planety plastikiem staje się coraz bardziej poważny. Odpady z tworzyw sztucznych trafiają do oceanów, rzek czy lasów i powodują realne zagrożenie dla fauny i flory. Ograniczając zużycie plastiku, wpływamy m.in. na niższą emisję dwutlenku węgla. Warto pamiętać, że nawet małe zmiany w codziennych nawykach mogą przyczynić się do ogromnej poprawy stanu środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna. Dzisiaj w wielu szkołach akcje sprzątania miejsc publicznych, takich jak parki, lasy, były prowadzone. Wiele stowarzyszeń i organizacji realizuje projekty ekologiczne, ale teraz o innym projekcie, który zdecydowanie można określić słowem smaczny. Wspólny posiłek jednoczy, a w przypadku osób starszych, samotnych, wyjście z domu, wspólne zjedzenie obiadu to ważny aspekt ich życia. Takie chwile są na wagę złota. W domu mamy tylko sufit, ścianę i podłogi, a tutaj uśmiech drugiej osoby. Można się pośmiać, porozmawiać, trzeba być aktywnym. Bo tak siedzieć w czterech kątach, oj, to brzydko. I stąd inicjatywa Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bodzychowie. Panie napisały projekt, wygrały grant i rozpoczęły realizację programu Danie Wspólnych Chwil. Jest to program Fundacji Biedronki, który ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób samotnych, seniorów. Idea programu jest taka, że Koło Gospodyń Wiejskich za pieniądze otrzymane z fundacji zrealizowało zakupy spożywcze. Następnie panie samodzielnie przygotowały posiłek dla seniorów. Z zaproszenia skorzystało 18 osób. Chodziłyśmy same z zaproszeniem do każdego mieszkania, do każdej pani. No przeważnie panie, mamy. My miałyśmy dwóch mężczyzn, ale w końcu odmówiły nam, żeby krępowało ich to. Także bardzo serdecznie nas przywitały te panie. Spotkanie inauguracyjne projektu Danie Wspólnych Chwil odbyło się w piątek. Mamy tutaj miło spędzać czas, rozmawiać, odpoczywać, oczywiście częstować się. Motywem przewodnim spotkania był wspólny posiłek, ale jak mówiły uczestniczki, nie jedzenie było najważniejsze. Dobrze, że takie coś powstało, bo można się rozerwać troszeczkę, wyjść z tej samotności. Także bardzo dobrze. Chcemy pobiesiadować, pośpiewać na ludowo, stąd jesteśmy wszyscy w strojach ludowych, mamy kapelę. Chcemy jak gdyby przypomnieć ich dawne, młode lata. Spotkania w ramach projektu Danie Wspólnych Chwil będą organizowane co 3-4 tygodnie. Wiosna to taka pora roku, która kojarzy się z budzeniem do życia i metamorfozami.
Panie chętnie na wiosnę zmieniają garderobę, ale nie tylko. O wiośnie, która pobudza kobiecość, rozmawiano na kolejnym spotkaniu z cyklu Między nami kobietami. Do jakich działań może zainspirować nas wiosna? W piątkowy wieczór zastanawiały się panie, które po raz kolejny wzięły udział w wydarzeniu pod nazwą Między nami kobietami. Tym razem temat przewodni to wiosna budzi i inspiruje. Zatem do czego może zainspirować nas wiosna? Do działania przede wszystkim, do tego, żeby się trochę ruszyć, może coś zmienić. Dzisiaj panel dyskusyjny o kobiecych biznesach. W Ostrowcu Świętokrzyskim kobiet biznesu nie brakuje. Dzisiaj na scenie będzie to Agnieszka Wtorek, Marta Mucha i Magdalena Chlebna, dziewczyny, które prowadzą swoje biznesy, każda w totalnie innej branży, ale robią to z powodzeniem od lat, są przykładem dla innych kobiet. Kobiety pokazują, że pomimo trudności zawsze dają radę zrealizować zamierzone cele. Warto znaleźć sobie taką osobę, która gdzieś już doszła, czy w tej biznesowej drodze jest w takim punkcie, który nam się marzy. Warto szukać inspiracji w takim środowisku. Nawet myślę na takich spotkaniach dzisiaj, kiedy będziemy mówić właśnie o tych kobiecych biznesach, myślę, że parę osób zachęcimy, czy sprawimy, że będą odważniej myśleć o tym, żeby zrealizować swój pomysł. Druga część spotkania poświęcona była modzie. Panie dowiedziały się m.in. jak stworzyć swoją szafę kapsułową na wiosnę. Teraz jest taka fajna wiosenna energia. Myślę, że kobiety będą bardzo zainteresowane taką tematyką. Porozmawiamy też o tym, jakie kolory są teraz w trendach, jak można wzbogacić swoje stylizacje, niekoniecznie nowymi ubraniami, ale aby najpierw poszukać tego, co mamy w swojej szafie i być może założyć to w inny sposób niż do tej pory. Na piątkowy wieczór chęć udziału w wydarzeniu zadeklarowało około 180 kobiet. No niestety, nie udało się wszystkim paniom potwierdzić maila z rezerwacją, że tak mogą przyjść, ponieważ sala tutaj w naszym pięknym browarze ma swoje ograniczenia. Natomiast my serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, bo będzie jeszcze spotkanie w maju, w czerwcu. W lato zrobimy przerwę, ale projekt zaplanowany jest do końca roku, więc na pewno jeszcze będzie okazja skorzystać z naszych tematów. Spotkania dla pań cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tematów do dyskusji nie brakuje również dla panów. Myślę, że tych elementów zainteresowań dla facetów jest dużo. Na razie gladiatorzy się u nas spotykają i to już jest duży plus, ale żeby myśleć tylko o rzeczach pozytywnych, to też możemy rozmawiać o innych rzeczach. Spotkania podróżnicze, no to gdzieś tam z pogranicza jest, ale więcej kobiet przychodzi. Generalnie kobiety są bardziej aktywne w wychodzeniu z domu i szukania takich właśnie fajnych spotkań, z których można coś ciekawego wynieść. Być może w przyszłości panowie pójdą za przykładem i zechcą zorganizować podobne wydarzenie w męskim gronie. Poniedziałkowe telefakty zakończymy muzycznie, ale pozostając w temacie edukacji. W piątek w szkole muzycznej gościli ci, którzy chcieli poznać placówkę od kulis. Zalet wynikających z edukacji muzycznej jest cały szereg. Jednym ze sposobów na rozwijanie muzycznych umiejętności dzieci jest szkoła muzyczna, która stwarza uzdolnionym muzycznie możliwość rozwijania swoich predyspozycji i talentów. W Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim w piątkowe popołudnie zorganizowano Dzień Otwarty, który rozpoczął się koncertem i prezentacją wszystkich klas instrumentalnych. Teraz dzieci i rodzice będą mogli zobaczyć, jak wyglądają wszystkie sale dydaktyczne, instrumenty, porozmawiać z nauczycielami, no tak, żeby po prostu przyciągnąć dzieci i młodzież do naszej szkoły. Dzień Otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem. Szkołę licznie odwiedzili rodzice z dziećmi zaciekawionymi tajnikami świata muzyki. Na akordeonie albo na gitarze, ale teraz jak byłem w klasie saksofonowej, to może tam też. Chciałam grać na perkusyki. Przyszłam tutaj z córką, uczennicą drugiej klasy. Była tutaj z klasą na takim pokazie i powiedziała, że bardzo chciałaby się tutaj uczyć grać, najchętniej na perkusji. Po koncercie wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć instrumenty muzyczne z bliska i spróbować wydobyć z nich dźwięk pod czujnym okiem nauczycieli. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów wśród przyszłych uczniów był zestaw perkusyjny. Jest to najbardziej najpopularniejszy instrument, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową.
Przyszli uczniowie mogą wybierać wśród instrumentów takich jak fortepian, flet poprzeczny, gitara, klarnet, perkusja, saksofon, skrzypce i akordeon. Od września zostanie uruchomiona również klasa trąbki. Powiększy się również kadra pedagogiczna. W klasie trąbki będzie zatrudniony nauczyciel. Będzie też zatrudniony drugi nauczyciel fletu, bo duże jest zainteresowanie też tym instrumentem, oraz nauczyciel klarnetu i pianista fortepianu. Flet poprzeczny jest jednym z trudniejszych instrumentów dętych drewnianych, jeśli chodzi o opanowanie sztuki grania. Ma jednak olbrzymi potencjał muzyczny, stąd też jest często wybierany przez uczniów. Każdy ma jakąś swoją specyfikę. Kiedyś się mówiło, że skrzypce i fortepian to są najtrudniejsze. Wydaje mi się, że nie. Że nie. Na przykład na skrzypcach na pierwszej lekcji dziecko może zagrać cztery dźwięki, bo skrzypce mają cztery struny. Jeżeli są struny dobrze nastrojone, to dziecko może te cztery dźwięki zagrać. Na flecie na pierwszej lekcji nie zdarza się, żeby zagrać nawet w pierwszym miesiącu jakiegoś dźwięku, bo sposób, w jaki dmucha się do fletu, to nie jest taki oczywisty. Aby poprawnie i efektywnie zagrać melodię nie tylko na flecie poprzecznym, trzeba po prostu jak najwięcej ćwiczyć, aby poznać podstawowe zasady i techniki danego instrumentu. Ja proponuję, żeby to jednak było często, a krótko, czyli 20 minut nawet na początku. Przyszli uczniowie mają czas do 13 maja na podjęcie decyzji, na jakim instrumencie podejmą naukę gry. W maju odbędą się też przesłuchania wstępne. 14 maja będzie lekcja przygotowawcza, a 16 i 17 maja odbędą się przesłuchania wstępne. Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej w Ostrowcu zorganizowana jest w dwóch cyklach, 6-letnim i 4-letnim. Od września szkoła będzie dysponować również salą koncertową z profesjonalnym studiem nagraniowym. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Za chwilę regionalna prognoza pogody i poniedziałkowy gość. W naszym studiu o przyszłości powiatu opatowskiego porozmawiam z Tomaszem Stańkiem. Do zobaczenia za chwilę. Witajcie w Centrum Tradycji Hutnictwa. Tu historia staje się przygodą. Śledźcie ewolucję stalownictwa i technologii, która kształtowała przyszłość. Przyjrzyjcie się pierwszym wielkim piecom i postaciom, które zmieniały historię. Zapraszamy do Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy na termometrach minus 2 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 6 km na godzinę, a ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Biometr niekorzystny. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, będzie chłodno, ale sucho. Termometry pokażą 12 stopni Celsjusza, wiatr o sile 11 km na godzinę. Na barometrach 1018 hektopaskali, warunki biometeo korzystne. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.